W jaki sposób działa kamera obskura? Działanie jest w miarę proste. Promienie światła przemierzają prostą drogę, w momencie dotarcia do obiektu częściowo są odbijane, a częściowo są pochłaniane przez obiekt, poprzez co zachowują informacje o kolorze i jasności. Kiedy taki przedmiot jest oświetlany, to odbija te promienie w każdym kierunku, przez to wystarczająco mały otwór w blokadzie, jaką jest w tym przypadku ściana, przypuszcza tylko promienie, których przemieszczenie jest bezpośrednio z różnych punktów obrazu po drugiej stronie, co w efekcie daje nam obraz, który jest przed kamerą, na przeciwnej powierzchni od otworu. Obraz, który pojawia się na takiej powierzchni, jest odwrócony góra-dół, jak i lewo-prawo, czyli przykładowo niebo będzie na dole, a drzewo, które w rzeczywistości jest po prawej stronie, będzie po lewej. Sama nazwa kamera obskura jest łacińską nazwą, która w tłumaczeniu na polski oznacza ciemną komorę. Przykładów, gdzie można zaobserwować w naturze, jest bardzo dużo. Jednym z nich jest ludzkie oko, do którego dostają się promienie światła przez źrenice i tworzą obrócony obraz rzeczywistości na siatkówce, który potem mózg przekształca w taki sposób, aby był zgodny z rzeczywistością. Jak zrobić kamerę obskura? Stworzenie takiej kamery jest bardzo proste i można ją zrobić nawet z własnego pokoju, o czym będzie trochę później. Dodatkowo jest wiele możliwości do wykonania takiej kamery. Do wytworzenia kamery obskura potrzebne jest jakieś pudełko, może być zrobione z kartonu, jak i równie dobrze z drewna. Jednak ja zostanę przy kartonie z racji na łatwiejsze zwizualizowanie produkcji takiej specjalistycznej kamery. Na początku, jeżeli chcemy patrzeć wewnątrz kamery, dobrze jest zrobić jakiś otwór na głowę. Następnie wyłożyć wnętrze kartonu jakimś czarnym materiałem, nie odbijającym światło. Co prawda nie jest to konieczne, ale efekt z tym jest zdecydowanie lepszy. Kolejnym krokiem jest zrobienie małego otworu, tak żeby nie kolidował z miejscem na głowę. Polecam zacząć od igły i przechodzić coraz wyżej w średnicy otworu. Kiedy otwór jest mały, to obraz jest ostry, a kolor to odcienie szarości. Natomiast gdy otwór jest większy, obraz jest kolorowy, za to jest nieostry. Potem na przeciwległej ścianie dajemy kartkę papieru, tak aby najlepiej miała cały zakres wyświetlanego obrazu. Po wykonaniu uszczelniamy cały karton, aby odizolować niechciane światło, pamiętając o tym, żeby zostawić otwór na głowę oraz otwór, przez który przedostaną się promienie świetlne padające na ekran w środku kartonu. A żeby uszczelnić światło dostające się przez otwór na głowę, wystarczy dać jakąś ciemną tkaninę. To był pierwszy sposób na zrobienie takiej kamery. Jest też możliwość, żeby obraz, który jest widoczny, uwiecznić. Żeby to zrobić, dodatkowo będzie potrzebna kalka techniczna lub matowe szkło. Proces wygląda podobnie. Karton wykładamy czymś czarnym, robimy otwór na światło i zamiast robienia ekranu z kartki, z tyłu kartonu wycinamy miejsce na kalkę techniczną. Po czym uszczelniamy cały karton i w momencie chęci odrysowania ustawiamy karton na interesujący nas obraz, przykładamy kartkę papieru i zakryci jakimś nieprzepuszczającym światło materiałem, odrysowujemy obraz na kartkę. Drugim też sposobem na uwiecznienie danej scenerii jest też możliwość użycia papieru światłoczułego. Ulepszonym tego sposobem jest dodanie lustra w miejsce padania obrazu pod kątem 45 stopni. Na górze kartonu wycinamy miejsce na matowe szkło i podobnie jak w poprzednim przypadku wystarczy zakryć się materiałem, który nie przepuszcza światła i zacząć odrysowywać interesującą nas scenerię. Jak można użyć kamery obskura? Jak już wiadomo, czym jest kamera obskura i jak działa, to teraz praktyczne zastosowanie. Z racji na to, że w środku pokazuje się obraz, jak przed chwilą powiedziałem, można ten obraz odrysować, ciekawe jest to, że zastosowanie się nie kończy, bo można też użyć tego do obserwacji zaćmień słońca bez ryzyka uszkodzeń oczu przez patrzenie bezpośrednio w słońce. A jak powszechnie wiadomo, lepiej bezpośrednio, bez przystosowanych filtrów, nie patrzeć prosto w słońce. Czym obraz różni się od zdjęcia? Teraz jeszcze szybko wyjaśnię. Obraz to widoczna scena lub przykładowo też dzieło plastyczne, a zdjęcie jest utrwaleniem takiego obrazu przez aparat fotograficzny. Obraz może być zrobiony też przykładowo przez radioteleskopy. Kamera obskura z pokoju. Kolejnym ciekawym zastosowaniem jest to, że można zrobić coś takiego z własnego pokoju. Na samym początku trzeba odizolować dostęp światła z zewnątrz, to znaczy przykładowo zasłonić okna warstwą czegoś nieprzepuszczającego światło. Dobrze będzie, kiedy będzie możliwość modyfikowania tego materiału, dlatego jednym ze sposobów jest użycie czarnej folii budowlanej lub pod biedy mogą być czarne worki na śmieci, też powinny się nadać. Kiedy już szczelnie zakleimy każdy dostęp światła, wystarczy zrobić otwór w folii nie większy niż 1 cm na 1 cm. Warto popróbować z różnymi wielkościami, w ten sposób można uzyskać różne efekty. I jak powstała kamera obskura? Historia kamery obskura jest bardzo stara i przypuszcza się, że mogła być już używana przed V wiekiem. Przed naszą erą. Możliwe, że była wykorzystywana w sztuce prehistorycznej, jak i w różnych obrzędach religijnych. Prawdopodobnie ten efekt zainspirował też malowidła naskalne, ponieważ zniekształcenia zwierząt w paleolitycznych malowidłach mogły być inspirowane zniekształceniami widocznymi w momencie, kiedy powierzchnia, na którą padał obraz, była w jakiś sposób zakrzywiona. Prawdopodobnie pierwszym zapisanym opisem tego zjawiska był chiński tekst, który nosi nazwę Mozi, datowany na IV wiek przed naszą erą.
Przesuwając się w czasie o kilkanaście lat do przodu, można zobaczyć informacje, które zaobserwował Arystoteles lub, co równie możliwe, zwolennik jego idei. Arystoteles używał kamery obskura do obserwacji zaćmienia słońca, bo z jakiegoś powodu nie chciał używać okularów przeciwsłonecznych. Zaobserwował również oraz zadał takie pytanie, dlaczego światło przechodzące przez kwadratowy otwór i tak daje okrągły obraz. Podczas zaćmienia słońca zadał kolejne pytanie, że w momencie patrzenia przez sito, liście, drzewa lub w momencie łączenia palców obrąk na krzyż, to obraz rzutowany na powierzchnię pokazuje obraz półksiężyców. Jak widać, to zjawisko wcale nie jest tak późno odkryte. Oczywiście to też nie jest tak, że nie zajmowano się badaniem w późniejszym czasie. Postanowiłem, że opowiem tylko o początkach, ale jeśli kogoś bardziej interesuje historia kamery obskura, to wszystkie linki zostawiam w opisie. Na koniec. Jak mogliście zauważyć, w filmiku wykorzystałem kilka obrazów, które pokazywały, jak to właściwie wygląda. Niestety w dzień, kiedy były robione zdjęcia, było pochmurnie. Dlatego zdjęcia są rozmazane oraz kolory są mało widoczne. Dodatkowo, kiedy ktoś z Was zdecyduje się samemu zrobić takie zdjęcia, to bardzo prosto można to uzyskać. Na dole od strony, gdzie jest otwór, przez który wpada światło, można zrobić kolejny większy na aparat. Najlepiej wykonać to na szerokość obiektywu. Kolejną też ciekawą rzeczą jest możliwość wykonania regulacji obrazu w środku kamery. Wystarczy zamiast małego stałego otworu w kartonie wyciąć trochę większy i w dodatkowym kawałku kartonu zrobić otwory o różnych wielkościach, co pozwoli regulować jasność, kolor i ostrość. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Również zachęcam do skonstruowania samemu takiej kamery, bo doświadczenie tego samemu jest ciekawsze.